Marta Lewandowska, joginka, która na co dzień prowadzi szkołę jogi w Głogowie, zachęca, aby przyjść na poranne zajęcia, by zobaczyć, jak wyglądają ćwiczenia. Spotkanie trwa około godziny, a korzyści jest sporo. Uważam to za ogromną potrzebę w dzisiejszych czasach. Taka godzina spędzona tylko i wyłącznie ze sobą, ze swoim ciałem, z obserwacją swojego oddechu. Oczywiście to jest fizyczna, ciężka praca, którą my tutaj wykonujemy, ale nie jesteśmy wtedy angażowani już nic poza, nic coś, co trzeba zrobić, a my mamy tysiące rzeczy non-stop, które są do załatwienia. Pani Iza rok temu za namową córki przyszła do Fosy na niedzielne poranki z jogą i jak mówi, zakochała się w niej. I rzeczywiście ćwiczę prawie codziennie. Staram się, żeby być codziennie na zajęcia i można powiedzieć o pełnej miłości od pierwszego wejrzenia. To jest sport, który nie tylko ćwiczy ciało, ale też bardzo pomaga uspokoić umysł, daje duże poczucie harmonii, dlatego bardzo mi ta aktywność odpowiada i dlatego jestem dzisiaj tutaj. Dokładnie rok temu zaczęłam trenować. Wystarczy wziąć ze sobą karimatę i wygodny strój. Nie jest ważny wiek ani sprawność fizyczna, przyjść może każdy. Zawsze jest tak, że część osób to są osoby, które korzystają z zajęć tak regularnie w szkole, ale jest też spora grupa nowych osób. Myślę, że to też jest okazja, żeby zobaczyć, liznąć chociaż troszeczkę, czym jest ta joga. Mam problemy w ogóle po wypadku z obiema nogami, z kręgosłupem, z ręką. Także, a co mi daje? No, ogrom po prostu ruchu. Otwieram się, mogę się schylać, zginać, ruszać. Aktywna jestem teraz. I na te bóle kręgosłupa też pomaga? Tak, jak najbardziej. Super, super, fajnie. Przy mojej biurowej pracy to pozwala się tak zrelaksować, rozciągnąć. Zupełnie inaczej się idzie w poniedziałek do pracy. 26 sierpnia odbędą się ostatnie już w tym roku bezpłatne zajęcia w Fosie Miejskiej. Początek o godzinie 10.